Edukacja medialna, o jakiej myślimy, ma już pewną historię. Nie wiem, czy wiecie, w średniowieczu, w starożytności uczono tak zwanego trivium, gramatyki, logiki, retoryki. Dopiero później ktoś mógł studiować, rozwijać się w zakresie prawa, medycyny czy filozofii. Taka edukacja podstawowa jest nam potrzebna. W średniowieczu nazywano ją siedmioma sztukami wyzwolonymi, gdzie oprócz trivium uczono także wyższego stopnia quadrivium, astronomii, muzyki. Dzisiaj warto do tego wrócić. Jest to pewne zagubione narzędzie naszego kształcenia, które umożliwi nam poznawanie bardzo skomplikowanych procesów społecznych, psychologicznych. Ale najpierw musimy nauczyć się ze sobą rozmawiać, nauczyć się myśleć, nauczyć się pisać. To warunkuje dopiero dalszy nasz rozwój jako obywateli i ludzi tworzących nową wiedzę.